czeskich stach drzew, o kurański w Santa Fe. Do domu powrócić chcę. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Miałem tą przyjemność kiedyś, rozpoczynać moją karierę przed wielkim, wtedy bardzo wielkim człowiekiem, Mieczysław Fok się nazywa. I on wtedy powiedział do mnie, pamiętam, panie Mieczu, jak długo się występuje, panie Mieczysławie? On powiedział do mnie, Andrzejku, tak długo, dopóki się ma tremę. I tak naprawdę powiem szczerze, że to jest chyba najbardziej taka prawdziwa rzecz, która dotyczy piosenkarzy. Ja powiem szczerze, że ja od 3 dni jest telepię się, po prostu to jest to chyba najpiękniejsze, co właśnie ten tak zwany show business, albo to, co ja robię, po prostu przynosi. Mianowicie w tą emocję, ten dreszczyk, tą tremę, tą niewiadomą, nie ma rutyny, prawda? Żadnej rutyny. I to jest chyba najpiękniejsze. Od małości chciałem wszystko, co zrobiłem, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało. W związku z tym taka nagroda numer jeden, stąd ta trema, to jest właśnie publika, tak? I chyba najpiękniejsze jest właśnie to, jak człowiek wchodzi. Oczywiście tłumy są fajne, tak? Ale ta intymność na tych mniejszych koncertach, bezpośrednia, przede wszystkim jak się to robi, uprawia tą muzykę, którą ja nazywam, którą ja po prostu uprawiam, czyli gdzieś tekst jest niezwykle wiarygodny, ważny i przekaz jest istotny. W związku z tym publika ja uwielbiam, jak wychodzę i w tym momencie jestem, co dalej, tak? Jak rozpocznę, co później. Długo myślałem, co zaśpiewać. Oczywiście jest zasada, prawda taka, że jak grając tyle koncertów, co ja gram, jak nie zagram pewnych utworów, to znaczy, że to nie był ten koncert, prawda? Są dwie rzeczy, że muszą być takie i takie utwory i Czerniewski musi być w kapeluszu. Uznałem, że na 50-lecie chciałem pokazać to, co ja w tych 50 latach najciekawszego po prostu zrobiłem, nagrałem. Zawsze było marzenie, żebym śpiewała z tatą, to będzie super, ale też już jest dużo, jak się mówi, tak trochę anxiety, wiesz, ale bardzo się cieszę, bo to jest pierwszy raz, co tak śpiewam z tatą obok taty. Kiedyś śpiewałam furtkę dla taty, a to jest tak pierwszy raz, że razem śpiewamy to. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, ludziom będzie się podobać. Tata sugerował, którą piosenkę razem będziemy śpiewać, a ja wybrałam to, co ja będę śpiewała sama. Telewizja TVS przede wszystkim od lat już realizuje koncerty różnego nurtu, bo my się nie zamykamy na jakiś nurt muzyczny. Andrzej Czerniewski jest niewątpliwie gwiazdą polskiej sceny muzycznej, polskiej estrady. Dzisiejszy koncert to jest okrągły jubileusz, 50 lat. 50 lat na scenie Andrzeja Czerniewskiego, czyli usłyszymy takie hity jak Dwie Morgi Słońca, Karolino, Delaila. To jubileusz Andrzeja Czerniewskiego. To jest jubileusz, który odbędzie się przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej z Tomaszowa Mazowieckiego. My jako telewizja w województwie łódzkim też jesteśmy dostępni na ziemię. W Tomaszowie Mazowieckim mamy swój nadajnik, więc dlaczego nie orkiestra z Tomaszowa Mazowieckiego? Jadę swym do Montany, Denver biorę znów road 66.